Witam wszystkich w filmie na temat gry Harry Potter i Arena Półkrwi. Chciałbym dzisiaj zrobić mały poradnik dla początkujących, którzy dopiero zaczęli grać w tę grę, dać kilka rad, pokazać, jak prostym trikiem można zdobyć darmowego legendara w tej grze. Później przeczytam kilka komentarzy z poprzedniego filmu mojego o grze Star Wars Force Arena, a na końcu powiem o gildii, którą chcieliście, żebym założył, jeśli chcielibyście do niej wstąpić, i może o ewentualnych grach z widzami, więc jeśli jakaś część, jakaś część filmu nie będzie was interesowała, macie spis treści w opisie. Bo na pewno tutaj wszystko przyczycie, żeby zdobyć darmową legendarkę, wy małe chciwe. Także zaczynając, takie porady zupełnie dla porządkujących. Na pewno pierwsze pytanie, jakie się pojawi, to po której stronie grać. Moim zdaniem póki co najlepszą stroną jest na 100% Gryffindor. Ale na serio, Rebelia czy Imperium? No, moim zdaniem Imperium jest do dupy, bo oni mają dużo stormtrooperów, a oni nie trafiają. Nie, ale na serio, póki co mała przewaga jest po stronie rebelii, ponieważ rebelianci mają bardzo dużo tanich kart, które czasami, jeśli jesteś po stronie Imperium i nie masz żadnej karty obszarowej, trudno te jednostki usunąć. Ale w ostatnich patchach ostro nerfów dają twórcy rebelii, bo na przykład jeśli możecie zobaczyć, ja najwięcej gram po stronie Imperium i jakoś mi dobrze idzie. Więc to tak naprawdę nie ma znaczenia. Znaczenie ma... A właśnie, rzut jaki bohater, tak samo. Nie polecam grać Vaderem, bo większość map jest na mapach takich, wiecie, piaszczystych, a Vader nie lubi piasku. A tak na serio, tak samo ty wygląda sytuacja. Niektórzy bohaterowie bardziej się nadają jeden na jednego, niektórzy dwóch na dwóch i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę, jeśli chodzi i o karty, i o bohaterów, jeśli nie wiecie, kim grać, albo kto w danej chwili jest mocny, bo co z tego, że teraz powiem wam, kto jest mocny, jak w kolejnym parze to się zmieni. Najlepiej, jak klikniecie tutaj na ikonkę rankingu, będziecie mieli najlepszych graczy. Jeśli będziecie klikać po kolei na nich, będziecie widzieć, kim oni najczęściej grają po stronie Imperium, Rebeli, i pokaże im się ostatni używany deck, czyli na przykład tutaj mamy, że Vadera i karty. I patrzcie sobie różne deki, patrzcie, jakie postacie się powtarzają, patrzcie, jakie karty się powtarzają, i z tego możecie zrobić swój własny deck, bo będzie dużo kart, które na pewno będą się powtarzały, i bohaterów. Ale taka moja może mała rada, czasami za misję będziecie mogli sobie wybrać jakąś kartę, którą chcecie. Zwykłymi kartami, niebieskimi kartami się nie przejmujcie, bo i się dostaje i tak od groma z wszystkich paczek, więc tutaj nie ma, tutaj za bardzo nie będzie bolało was, jeśli zło wybierzecie kartę. Ale jeśli wybieracie karty epickie, macie do wyboru karty epickie, to tutaj warto się zastanowić, bo te karty się najtrudniej zdobywa. Ja wam mogę poradzić, że najbardziej uniwersalne karty to są po jednej i po drugiej stronie wszystkie pojazdy, czyli jeśli weźmiecie tutaj lekki czołg po tej stronie, albo tutaj AT-ST, możecie zawsze brać i ta karta zawsze będzie dobra. Granaty stunujące są dość uniwersalne i po stronie Imperium, i po stronie Rebelii, a do reszty kart no to zależy od sytuacji, ale mówię, pojazdy możecie brać, szczególnie właśnie AT-ST czy te lekkie czołgi po stronie Rebelii, spokojnie. Dalej, tak, mamy misję. Misję, jako tutaj mogę wam radę dać, kolejne misje są ukryte i nie wiecie, jakie będą właśnie. I na przykład, szkoda, że tego nie nagrałem, ale na przykład widzicie, ja tu miałem misję wygraj 2 na 2 15 razy, a później miałem misję, o której oczywiście nie wiedziałem, otwórz dwie zwycięskie paczki. Wiedziałem, jaka ta misja będzie, dlatego trzymałem sobie cały czas dwie paczki, dzięki temu nie otwierałem ich i dzięki temu od razu mogłem wykonać tą misję. Ale jak, skąd macie wiedzieć, jakie misje są kolejne? Dam wam taki link do stronki. Tam będziecie mogli zobaczyć wszystkie misje, jakie teraz są dostępne.
co trzeba zrobić, jakie za nie są nagrody i tak samo za misje specjalne. Tutaj radzę wam z tej stronki skorzystać, bo ja na przykład raz otworzyłem sobie playpack, później okazało się, że misję jaką miałem to otwórz playpack i musiałem czekać 20 godzin, żeby tą misję móc wykonać, a jakbym wiedział o tej misji, to bym po prostu poczekał. To jest taka rada. Aha, i sprawdzajcie obok misji tę tablicę. Ona jest ważna, mimo że na niej są tylko częste jakieś informacje. Tutaj często przychodzą różne rzeczy, na przykład jeśli był jakiś serwer padł, to jeśli na przykład serwer padł, to twórcy dają ci coś jako rekompensatę, czy jakieś, wiecie, kredyty, kryształy, paczki kart. Da się to przegapić. Na przykład ja tutaj mam paczkę kart, na przykład dzisiaj weszłem zupełnie przypadkowo, bo właśnie chciałem to sprawdzić, zupełnie przypadkowo weszłem i okazało się, że jakbym tego nie zobaczył, to bym nie zgarnął darmowej paczki kart, więc to warto cały czas przeglądać. Może tak, jeszcze weźmy paczki. Co a propos paczek? Tak naprawdę, jeśli nie macie żadnych misji, to paczki otwierajcie jak leci. Chyba że jakieś macie misje, to na nie czekajcie, ale właśnie, może do tego przejdę teraz. Jeśli macie kasę, to na co najlepiej ją wydać? Kasę, nie kryształy. Kasę najlepiej moim zdaniem wydawać albo na boost, to wam najwięcej daje, chociaż to jest w cholerę drogie. Moim zdaniem kasę, nie kryształy, lepiej wydać na boost, a kryształy, które dostajecie za w grze, czy może które kupujecie, na co najlepiej wydać. Szczerze nie polecam tych paczek tutaj, tych eventowych, bo na przykład z tej paczki za 1200 wypadł wam jeden bohater i jeden przydupas. No nie wiem, tak samo nie polecam wam zbytnio, jak już mówiłem w poprzednim filmie, nie będę się powtarzał, tłumaczyłem to, dam wam po prostu do niego link, o tych dużych paczek kart. Raczej za taką cenę, jaka tutaj jest, to się nie opłaca. Więc jeśli macie kryształy, które zdobyliście, nawet wiecie, free to play, na co je wydawać najlepiej? Moim zdaniem najlepiej je wydawać na złoto, jeśli wam brakuje złota, bo złotem się wszystko ulepsza. Jeśli wam brakuje złota, to najlepszy jest inwestycja kryształów i w otwieranie paczek. Ale tylko jak macie boost, bo jeśli jak ja mam boost i mogę dwukrotnie szybciej otwierać paczki, otwieranie natychmiastowe paczek kosztuje dwukrotnie mniej, więc ta paczka kosztowałaby z boostem tylko 24 kryształy. A zauważcie, że jeśli macie zawalone wszędzie tymi kartami, znaczy paczkami, to za każdą kolejną wygraną tracicie tak naprawdę paczki kart, a czasami na przykład mogą się trafić paczki złote czy platynowe, więc wiecie, no szkoda, żeby takie coś wam przypadło, więc moim zdaniem jeśli macie boosta za event na przykład i paczki, otwieranie paczek jest dwukrotnie tańsze, moim zdaniem na to warto wydawać kryształy, a jak nie to na złoto, bo złoto się przydaje, bo na przykład za złoto właśnie ulepsza się wszystkie jednostki i bohaterów. I czy warto ulepszać tylko konkretne jednostki, czy wszystkie? Warto wszystkie, bo co prawda niektórymi jednostkami się nie gra, ale na przykład możecie zobaczyć. Za ulepszenie jednostki dostajemy doświadczenie. I niezależnie, czy tę jednostkę będziemy używać, czy nie, doświadczenie jest ważne, bo doświadczenie daje nam level konta. Za level konta, co jest najważniejsze, otrzyma nasze wieżyczki i generatory tarcz otrzymują więcej zdrowia. Więc trudniej jest zniszczyć, więc to jest też potrzebne, nawet jeśli jednostek no, nie będziecie używać. Co jeszcze? Może teraz przejdźmy do tego darmowego legendara, czyli tylko po to, po co tutaj przyszliście. Darmowy legendar. Jak go zdobyć? Jak widzicie, możemy tradować karty. Możemy wymieniać legendara za legendara. I tu jest trik. Przy wymianie legendarnej karty, nawet jeśli wymienicie ją,
i będziecie mieli tutaj 0, będziecie mieć 0 na 2, to i tak ta karta, tą kartę będziecie mogli grać, tą kartę nie tracicie. I teraz, jeśli weźmiecie bohatera, najlepiej którego nie planujecie upgrade'ować, możecie go wymienić na kogoś innego, na innego legendara. I na przykład może być tak, że wymienicie jednostkę, jakiegoś bohatera na kogoś, kogo jeszcze nie macie, dzięki czemu odblokujecie sobie nowego bohatera, a tego starego jeszcze będziecie mieć, bo uwierzcie mi, że nie ma się do czego bać, bo jedyny minus jest taki, że potrzeba wam będzie dwóch kart, którą wymieniliście, żeby ją ulepszyć na drugi level, ale ulepszenie kart jest strasznie drogie. Na przykład, jak możecie zobaczyć, ulepszenie na drugi level kosztuje aż 11 tysięcy złota, a ulepszenie na trzeci level aż 20 tysięcy, więc i tak wszystkich bohaterów nie ulepszycie, a na pewno na trzeci level nie ulepszycie żadnego bohatera, jeśli gracie free to play, więc albo nie wiem, bo to aż na trzeci level trzeba aż 4 legendary, więc nie wiem, jak to zdobędziecie grając za darmo. Bo i tak nie będę wszystkich bohaterów ulepszał, czy na przykład nie ulepszyć sobie, nie zamienić sobie kogoś innego na kogoś innego, na przykład nie wiem, czy będę Leję ulepszał kiedykolwiek. I może zobaczmy, co wypadnie. A, i 1000 złota. 1000 złota to jest naprawdę mało. Jak właśnie wcześniej pokazywałem, ulepszenie bohatera kosztuje 10-20 tysięcy, więc 1000 za wymianę to jest bardzo mało. Zobaczymy, kogo będę miał za Leję. O! Na przykład mam Palpatina, którego jeszcze nie miałem. I jak możecie zobaczyć, po stronie Rebelii cały czas mam Leję, tylko po prostu będę potrzebował dwie karty, żeby ulepszyć, a odkryłem kolejnego legendara, czyli Palpatina. Ej, fajnie. Nie myślałem, żeby nim grać. Więc takim trikiem możecie łatwo zdobyć sobie darmowego legendara, a uwierzcie mi, że na początku będzie mieć strasznie mało bohaterów, więc na początku gry to jest bardzo opłacalne. Jeszcze może wejdźmy do gry i pokażę wam kilka trików, co chodzi o grę, bo niektóre osoby w trakcie gry popełniają takie podstawowe błędy, na przykład dużo ludzi w ogóle wykorzystuje wszystkie jednostki na samym początku gry. To jest trochę złe, bo jeśli ktoś wyrzuci wszystkie jednostki, możecie jednostka spokojnie skontrolować jednym nalotem. I wtedy na przykład gość wysra się, będzie miał tylko 3 energii, a ty będziesz miał 8 energii na przykład. I będziesz miał mocną przewagę. Musicie po prostu pamiętać, że energia to jest wszystko w tej grze. Jeśli ktoś się głupio wysra z energii, to jest tak naprawdę game over. Dlatego dużo osób jest strasznie agresywnych na początku, a na początku najlepiej stać, jak możecie energii, puścić jednostkę z tyłu, żeby ona dopiero zaczęła marsz i żeby po prostu mózg później narzucać więcej jednostek. Pamiętajcie też, że wieże są najważniejsze. Wieże wygrywają gry, więc jeśli nie zostało wam 10 sekund, no to YOLO i do przodu, jeśli już macie przegrać. Nie! Jest! Wyrównaliśmy w ostatniej sekundzie! O, shit! Tak samo, jeśli nie wiecie jeszcze grać jakimiś postaciami, czy jakimiś właśnie jakieś taktyki na jakichś bohaterów konkretnych, no to po prostu najlepiej zobaczyć sobie, jak niektórzy grają youtuberzy na necie, czy na Twitchu, jak grają ci streamerzy, jakie oni mają strategie, jakich kart używają, jakich bohaterów używają, czy w ogóle jak grają. No i wiecie, raczej nie radziłbym, jeśli macie słaby net, a zależy wam na rankingu, to też czasami można się przegrać. I najważniejsze, żebyście, wiecie, nie podchodzili do tej gry jakoś nie wiadomo jak, kurde, bawcie się tą grą, bo wiecie, co z tego, że będziecie kisić te kryształy, jak za 2 tygodnie gra wam się znudzi, tak naprawdę na nic je nie wydacie, albo po cholerę grać cały czas jedną postacią aż do zetru. Fajnie się eksperymentuje z różnymi bohaterami i z różnymi jednostkami. To co ja bym nawet chciał takie coś robić jako serię, ale może
O tym powiem później. Jeszcze może kilka komentarzy z poprzedniego filmu. A więc... Co? Rebelia? Imperium? Nie, tylko Temeria. A po właśnie dawałem tą ankietę śmiechową. Najwięcej osób gra po stronie Rebelii. Ale niektórzy grają po stronie Gryffindoru czy Gondoru. Temeria była na ostatnim miejscu. Może jakbym dał redanie, to by było więcej głosów. Chip, grałeś kiedyś w Star Wars Galaxy of Heroes? Widziałem tę grę, tylko że po prostu ja kiedyś jeszcze ileś lat temu w takie gry tyle grałem już, że jak wiecie, że taki typ gier mi się znudził. Kiedyś strasznie dużo takich tego typu gry grałem, ale jakbyście mocno chcieli, jakbyście mi dali znać, to i jeden odcinek mogę z tego nagrać. Wydaje mi się, że gry o Star Wars to kwestia czasu i wyjdzie ich pewnie dużo. Wyszło ich dużo, ale niektóre są słabe. Wiecie, ja nie wiem, czy jak... Ja bym chciał zobaczyć kolejną grę w stylu na przykład właśnie Jedi Academy, Force Unleashed. Tylko ja się najbardziej boję, że oni teraz będą strasznie robili... Ja nie chciałbym, żeby oni te gry o Gwiezdnych Wojnach robili, wiecie, pod kasę, czyli masz grę o... Jakakolwiek gra naklejone logo Gwiezdnych Wojen, dobra, i tak się sprzeda. Dalej. Tutaj tylko się boję, żeby oni nie zaczęli doić marki Gwiezdnych Wojen. W tej grze można grać Darth Jar Jar Binksem? Nie, bo twórcy stwierdzili, że byłby zbyt OP, jakby go dodali. Ej, może wie ktoś, kiedy wyjdzie ósma część Gwiezdnych Wojen? Nagrywaj więcej gier, oczywiście Star Warsowych. No wiecie, nagrywałbym więcej i chciałbym, jakbym miał nowy sprzęt i chciałbym zagrać sobie w Force Unleashed 2 i wypróbować Battlefronta. Chciałbym, wiecie, mieć komp, jak wyjdzie drugi Battlefront, żeby go wypróbować. Kredyt nie złoto. A, w tamtym filmie mówiłem dużo razy na kredyty złoto. Słuchajcie, ja będę to cały czas mylił. Nie zdziwcie się, jakbym, ja nie wiem, pomylił kryształy z, nie wiem, z Riot Pointami. Wreszcie jakiś polski youtuber gra w tą grę. I jeszcze chyba było A. Zrobisz całą serię z tej gry? Ucieszyłbym się. Wiecie co? Ja właśnie myślałem, czy by z tego nie zrobić, tyle że no właśnie problemem jest to, że problem jest, wiecie, no to nawet nie jest moja komórka, na której nagrywam. Komórka moja jest ta. Raczej trudno na takim czymś grać w Force Arenę. Myślałem o tym właśnie, że by może nawet właśnie, a propos później powiem o Gildii, zrobić jakąś małą serię z tego, czy na przykład dwóch na dwóch grać z widzami, bo wiecie, dwóch na dwóch jest spora przewaga, jeśli się komunikuje z kimś, a wiecie, zrobić miniserię z widzami dwóch na dwóch, przecież jakbyśmy mogli gadać na Skype'ie czy TS-ie. No ale to jak będę miał sprzęt, który się podczas rozmowy nie wyłącza, się pomyśli. A propos właśnie gildii. Chcieliście gildię, więc pomyślałem, kurde, no założę gildię, tylko nie przespałem dni i nocy, siedziałem miesiącami, żeby wymyśleć jedną unikatową nazwę gildii i chyba nazwiemy naszą gildię Jar Jar Binks jest jedynym słusznym władcą wszechświata. Kurde. O nie. Brakuje liter. O nie, nie będę mógł nazwać gildii tak jak chciałem. Miesiące planowania. Wszystko kurde na nic. Matko. Kapiczu, pomóż! Jak? Nie mam żadnego pomysłu. Jak nazwać gildię? A może nazwiesz gildię prawdziwą nazwą ósmego epizodu? Kurde, w końcu nawet się przydałeś. Właśnie, nazwiemy gildię. Nazwą ósmego epizodu Gwiezdnych Wojen, czyli ostatni Jar Jar. Jej! Więc, jeśli chcielibyście wstąpić do gildii Ostatni Jar Jar, czyli gildii jednego słusznego władcy galaktyki, to możecie aplikować
Nie wiem, kiedy będę dodawał ludzi, ale pamiętajcie, że przy aplikacji pobierany jest koszt jednej duszy. Ale to wiecie, to jest mała dość cena jak za wstąpienie do gildii jednego Więc jak dla mnie warto chcielić gildii macie, więc... żarty z Jar Jary, matko. Więc to tyle, pomyśli się, nie wiem, czy jak, jeśli będziecie chcieli małą serię, gdzie próbowałbym jakieś inne buildy, możecie pisać, może zrobi się miniserię, właśnie może w przyszłości z lepszym sprzętem zrobię małą serię z widzami. A cóż, chyba i tak ten film już trwa za długo, nie wiem kto to ogląda do końca, ale dzięki, jeśli oglądaliście do końca. Póki chyba co, teraz z mojej strony, trzymajcie się, niech moc będzie z wami i... A, jeszcze zapomniałem, kurde, ostatni trik. Zapomniałem wam o najważniejszym powiedzieć. Posłuchajcie, jeśli będzie przegrywać, wystarczy, że rzucicie kartę Jar Jar Binksa i jest instant win. Easy.